Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy codziennik znowu z drogi. I dzisiaj Pan Jezus mówi nam o miłości, ale o miłości takiej człowieka do drugiego człowieka i jak powinno wyglądać, jak powinna wyglądać ta miłość. Czy jest łatwa, czy jest prosta? Przekonajmy się, ale najpierw słowo. Słuchajcie, dzisiaj Pan Jezus stawia nam bardzo wysoką poprzeczkę. Ta Ewangelia zresztą też jest powtórzeniem wczorajszej Ewangelii, ale chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt tego Słowa Bożego, mianowicie na to, że Pan Jezus pokazuje nam miłość wzajemną, taką jaką On nas umiłował. Jakby stawia nam wzór tej miłości do bliźniego, czyli mamy kochać jak Bóg. No ale pytanie, czy ja jestem w stanie kochać jak Bóg? No przecież Bóg kocha w sposób nieskończony. Co więcej, Pan Jezus uzależnia od tej miłości, podobnej do Jego miłości, Jego trwanie w nas. No i tu zaczynają się schody. No bo z jednej strony mam kochać jak Pan Bóg, ale z drugiej strony widzę siebie, że jestem człowiekiem słabym i że ta moja miłość do bliźniego, ona wcale nie jest taka, jaka jest miłość Pana Boga do każdego z nas. Że brak mi cierpliwości, brak mi wyrozumiałości, brak mi takiego podejścia otwartego do drugiego człowieka, brak mi często takiej postawy, w której bym nie osądzał drugiego człowieka, nie szufladkował, w której bym go widział w prawdzie, w taki sposób, jaki Pan Bóg go widzi. Że nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale ja często odkrywam taką postawę u siebie samego, że zaczynam człowieka drugiego w jakiś sposób opisywać według kategorii, w jakich ja bym chciał go zobaczyć. Kocham drugiego człowieka w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby on mnie kochał, tak? I często w tym wszystkim jest dużo egoizmu, dużo jakiejś takiej po prostu ludzkich ograniczeń, że ta nasza miłość ludzka bywa bardzo często interesowna, że bardzo w tej miłości kierujemy się osądami, że często patrzymy na drugiego człowieka przez pryzmat tego, co zrobił i tak się zastanawiamy, czy zasłużył na tę naszą miłość. I tak dalej. Tych ale byłoby strasznie dużo. Myślę, że każdy z nas, jakby obserwując siebie, swoje własne życie, może sobie takich ale trochę postawić. Natomiast Pan Jezus mówi, kochajcie tak, jak ja was umiłowałem. A jak On nas ukochał? Jakim obrazem tego jest krzyż? Kurczę, kochać drugiego człowieka aż po krzyż. Albo kochać drugiego człowieka wtedy nawet, kiedy jest dla mnie krzyżem. A może przede wszystkim wtedy. Po ludzku jest do ogarnięcia. Powiem Wam szczerze, mam takie poważne obawy, że po ludzku po prostu najzwyczajniej w świecie ciężko mi jest osiągnąć ten poziom. No ale z drugiej strony, i to jest właśnie ta dobra nowina, którą dzisiaj nam Pan Jezus też mówi, że On w nas wierzy. On uważa, że jesteśmy do tego zdolni, że jesteśmy w stanie osiągnąć taki poziom. Tylko teraz, jak ja go mogę osiągnąć? Skoro Pan Jezus wierzy, że to jest możliwe, to znaczy, że jest możliwe. No bo On też był człowiekiem, tak? Jest człowiekiem. I On też na sposób ludzki kochał. Jasne, powiemy, no ale przecież On bez grzechu i w ogóle Bóg, nie? Więc Jemu łatwiej. No tak, zdecydowanie tak. Ale też przyjął na siebie ludzką naturę, więc potrafił to robić w sposób ludzki. A więc też jakby pokazuje nam, że jest to osiągalne dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie. Jak to zrobić? Ano tutaj się włącza naśladownictwo. Tutaj nie da się jakby przejść nad tym tematem bez odniesienia do samego Chrystusa, bez odniesienia do tego, żeby uczyć się od Niego tej miłości, nie? I tutaj to spotkanie z Nim w Słowie Bożym, to spotkanie z Nim w sakramentach, to obcowanie z Nim, ono też w jakiś sposób nas uzdania do tego, żebyśmy drugiego człowieka bardziej kochali.
Im więcej w nas jest Boga, im więcej w nas jest Chrystusa, tym nasza miłość do drugiego człowieka wzrasta. I to jest ten owoc tej współpracy, ja tak celowo pokazałem, współpracy, bo my tak w taki sposób współpracujemy z łaską Bożą. My się z nią ścieramy. Pan Bóg nam stawia poprzeczkę wyżej, a my ciągniemy w dół. My chcemy łatwiej. My nie chcemy, prawda, pójść gdzieś tam ostrzej w tej drodze za Panem Bogiem. My byśmy chcieli pójść na skróty, nie? I szukamy sposobów na skróty. A Pan Bóg z uporem maniaka, nie. Tędy, ta droga cię doprowadzi. I to jest właśnie ta pielgrzymka, też i miłości bliźniego, że my się ciągle będziemy jej uczyć i myślę, że będziemy się jej uczyć do końca życia. Pan Bóg będzie nas szlifował w tej miłości do bliźniego, do drugiego człowieka, do tego, żebyśmy miłowali się nawzajem. I ostatni akcent, który chcę dzisiaj poruszyć, to jest to, że my mamy przede wszystkim budować wspólnotę. Słuchajcie, nie da się przejść przez życie, będąc człowiekiem wierzącym w sposób indywidualny. Ja potrzebuję drugiego człowieka do tego, żeby w wierze wzrastać. Potrzebuję drugiego człowieka do tego, żeby z nim być w relacji wiary. Wiara potrzebuje relacji. Wiara potrzebuje oparcia się na kimś. Nie tylko na samym Panu Bogu, bo Pan Bóg jakby jego planem jest to, żebyśmy my to doświadczenie bliskości z nim przeżywali w relacjach ze sobą samych. I to jest właśnie to, co jest bardzo ważne, czyli dbanie o wspólnotę Kościoła, dbanie o swoje wspólnoty, w których jesteśmy, albo też jeżeli jesteś gdzieś na drodze poszukiwania Pana Boga, to ja ci bardzo, ale to bardzo mocno zachęcam do tego, żebyś poszukał czy poszukała jakiejś wspólnoty, jakiejś grupy ludzi, w której będziesz się czuć jak u siebie, gdzie będziesz właśnie mógł czy mogła się dzielić doświadczeniem swojej wiary, gdzie będziesz mógł czy mogła zobaczyć, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy słabi, ale pomimo tego jest ktoś, kto nas łączy, tak? I że właśnie w tej wspólnocie, w tej grupie możemy razem doświadczać Pana Boga i możemy się tym Panem Bogiem umacniać, ale też uczyć się dawać świadectwo wobec siebie nawzajem. Bogate to dzisiejsze słowo, nie? Zachęcam Cię do tego, żeby jeszcze nad nim troszkę posiedzieć dzisiaj, żeby troszkę się zastanowić nad tą miłością, jak to jest z tym u Ciebie i w jaki sposób możesz to realizować. I co Ci w tym przeszkadza, bo to też jest, myślę, że bardzo ważny aspekt, żeby się zastanowić, co mi przeszkadza kochać drugiego człowieka. Niech Pan będzie z Tobą i moc Jego niech będzie z Tobą. Dobrego, błogosławionego dnia. Szczęść Boże.